Horoskop dla znaków powietrza. Żywioł powietrza to takie znaki jak bliźnięta, waga i wodnik. Witam wszystkich widzów spod tych znaków horoskopów i zapraszam na wróżbę dla każdego znaku osobno. Kochani, witam serdecznie wszystkich. Proszę o subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Kliknij subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał, byś dostawała wszystkie moje wideo z wróżbami, horoskopami, rytuałami. Bardzo proszę również o komentarze, byśmy byli w ciągłej wymianie energetycznej, byście Państwo dawali mi znak w komentarzach, czy wróżby rezonują z Państwem. To jest bardzo ważne. Lajki oczywiście z kciukiem w górę. Dziękuję serdecznie i zaczynamy, kochani. Jeszcze wspomnę tylko, że na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich na e-mail. E-mail znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach loelia.orakel@gmail.com. Wróżby indywidualne są oczywiście dokładniejsze, głębsze i sprecyzowane, pasujące do Waszych konkretnych, osobistych, prywatnych problemów. Bliźnięta. Co jest ważnego na miesiąc wrzesień? Wrzesień, zaczyna się pora jesienna. Zobaczmy, co pokażą nam karty. No, zaczyna się już pięknie, kochani. Kochankowie. Kochankowie. Cesarz i 10 mieczy. Wow, ok. Bliźnięta. Więc stajecie przed jakimś wyborem ważnym w miesiącu wrześniu. Chcecie się zdecydować na odejście lub zostanie w związku. Balansujecie z myślą właśnie takiego wyboru, czy zostać, czy odejść. Jeśli chodzi o partnera, jest to cesarz, być może jest to osoba jakaś zaborcza, być może jest to osoba silna, bardzo silna, o silnym ego i to być może powoduje jakieś tutaj problemy. W miesiącu wrześniu, pomimo że jest to partner, cesarz, tak? Jest to dobry, tak naprawdę dobry ojciec, dobry mąż, dobry kochanek, ale może mieć również tendencję do tyrana, czyli do zaborczości, zazdrości, władzy. No, taki typ macho, który chce mieć zawsze rządy. No i oczywiście cesarz i ma bardzo silne ego. Więc tutaj, tak jakbyście miały dosyć, we wrześniu biły się z myślami, ponieważ kochankowie, no to oczywiście jest związek między Wami właśnie a tym cesarzem lub również kwestia wyboru pomiędzy właśnie decyzją, czy zostać, czy odejść. Dziesiątka mieczy mówi o Waszym smutku, stanie depresyjnym, przede wszystkim stanie przygniecenia, gdzie jakbyście już no, były tak przeciążone, tak przybite tym związkiem lub tym ego właśnie tego partnera, że chciałybyście odejść, po prostu popatrzeć w inną stronę, mieć inne pomysły, rozwiązania i zostawić to wszystko, pójść w stronę swoich jakichś marzeń, ponieważ
Dziesiątka mieczy mówi oczywiście tutaj bardzo wyraźnie o przeciążeniu. Przeciążeniu i momencie właśnie, gdzie coś Was przygniotło, ten związek, ten partner Was po prostu przeciążył i tak jakbyście nie mogły się podnieść. Oczywiście jest to krótka faza, być może właśnie ona przejdzie, ponieważ miecze są taką szybką siłą, że do 10 dni może ta faza takiego zwątpienia, depresji minąć. Niemniej jednak we wrześniu patrzycie się tutaj w horyzont, ewentualnie obmyślacie nowe jakieś plany, możliwości alternatywne i bijecie się, tak jak mówię, z myślami, czy zostać, czy odejść. Przede wszystkim, kochani, kochane bliźnięta, jest śmierć w tle tutaj, czyli na dnie talii tarota. Śmierć mówi oczywiście o zakończeniu czegoś, o zakończeniu jakiegoś etapu w życiu. Kochani, czyli we wrześniu. Tutaj ta karta bardzo pasuje do tej historii, więc chcecie coś zakończyć. Tak jak mówię, bijecie się z myślami, czy odejść. Chcecie zacząć coś nowego. Zobaczcie, tutaj budzą się jakieś nowe pomysły, projekty, nowe perspektywy. Słońce na horyzoncie, światło w tunelu, czyli coś, jakaś iskra nadziei na lepszą przyszłość, na lepszy czas, który ma nadejść. Czyli macie przemienić, zmienić wszystko, przetransponować wszystko w Waszym życiu we wrześniu. Coś takiego właśnie przyjdzie i taką decyzję chcecie tutaj, kochani, w miesiącu wrześniu podjąć. Czy zostać dalej, czy odejść? Ponieważ są momenty takiego właśnie przeciążenia w tym związku, czy małżeństwie, czy w tym układzie partnerskim, czy po prostu no, relacji jakiejś, tak? Niezależnie jaka to by była relacja, czy małżeństwo, czy normalny związek, czy przyjaźń plus, czy tylko jakaś afera, kochankowie, niezależnie, to już jest Wasza sprawa, jaki to jest związek, ale czujecie się w pewnym momencie, właśnie tutaj chodzi o miesiąc wrzesień, konkretnie przeciążeni tym partnerstwem. I jeśli chodzi tu o pracę, to też jakiś wybór. Wybór, czy zostać, czy odejść, czy coś zmienić totalnie w życiu, czy po prostu rzucić tą pracę, szukać nowej, innego zajęcia. Także tutaj w każdym wymiarze, w każdym aspekcie, jakiego byście nie pytały, jest jakaś wielka przemiana, kochani. Tak, tutaj też kwestia wyboru. Kochani, Lenormand pokazuje to samo. Jesteście na rozdrożu. Macie dwie opcje, widzicie? Czyli Lenormand pokazuje nam identycznie tutaj sytuację, gdzie myślicie o dwóch, ewentualnie lub więcej jakichś alternatywnych rozwiązaniach. Stoicie na bezdrożu, rozmyślacie, myślicie, gdzie by tutaj właśnie, w którą stronę podążyć i pójść, w którą stronę dalej po prostu zbudować swoją przyszłość, tak? Czy w prawo, czy w lewo, czy zamknąć za sobą drzwi i otworzyć inne. Tutaj chcecie jakąś sytuację beznadziejną, chorobliwą, wręcz być może toksyczną, wyleczyć, chcecie się umocnić, wzmocnić, wyleczyć swoje wnętrze, swoją energię, tak? I właśnie tutaj przemyśleć jakieś różne perspektywy, różne możliwości, tak? Podjąć być może też jakieś ryzyko i zacząć coś zupełnie nowego, tak? Także tutaj chodzi o Was, kochani, bo jest karta kobiety, czyli osoby pytającej, że Wy właśnie chcecie się wzmocnić, wyleczyć, uleczyć z tej teraźniejszej, chorobliwej sytuacji. Jakaś przemiana właśnie przyjdzie, kochani, kochane bliźnięta, w miesiącu wrześniu. Także bardzo, bardzo ciekawy miesiąc, ważny dla bliźniaków, gdzie na pewno coś się przetransponuje, zmieni, wydarzy, gdzie podejmiecie jakąś decyzję, gdzie jakiś krok
na pewno będziecie tutaj intensywnie rozmyślać. Oczywiście też będzie tutaj jakiś moment zwątpienia, depresji, ale ten moment minie i podniesiecie się znów, by aktywnie właśnie tu szukać jakichś rozwiązań i jakichś nowych pomysłów. Także życzę Wam tego, kochane bliźnięta, byście znalazły odpowiedzi na swoje pytania, byście nie tkwiły w tej sytuacji być może jakiejś toksycznej, beznadziejnej, która Was przybija wręcz tymi 10 mieczami. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam wagi, kochani. Następny znak żywiołu powietrza, waga. Proszę o wskazówki i rady dla wag na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki i rady dla wag na miesiąc wrzesień. Proszę, pokażcie karty, wskazówki i rady dla wag na miesiąc wrzesień. Pokażcie karty, wskazówki i rady dla wag na miesiąc wrzesień. Pokażcie karty. Dla wag jest tutaj znowu bardzo ważne, by skoncentrować się tutaj na pracy jakiejś w zespole, radować się, wyjść troszkę do ludzi, poznawać nowych ludzi i mieć kontakty tutaj jakieś koleżeńskie, tak? Czyli wyjście socjalne tutaj do, jak widzicie, kolegów, przyjaciół, znajomych, wspólne ucztowanie, radowanie się, poznawanie się, być może jakieś wspólne pomysły, projekty. Wszystko to proszę robić z opanowaniem, cierpliwością, spokojem, harmonią, balansem, uspokoić wszystkie jakieś swoje, nie wiem, jakieś niecierpliwości czy nerwy. I to przyniesie właśnie taki balans, harmonia, cierpliwość, opanowanie, przyniesie bardzo pozytywne rezultaty, jeśli chodzi o uznanie Waszej pracy we wrześniu. Uznanie Waszej pracy, pochwały, praca zespołowa, praca z ludźmi, z kolegami z pracy, oczywiście tutaj być może nad jakimiś projektami, nowymi, różnymi pomysłami. Bardzo pozytywny rozwój właśnie, jeśli tutaj, kochani, uznacie te wskazówki, czyli wyjście tutaj do kolegów, koleżanek, do przyjaciół, radowanie się, poznawanie się, współpraca razem. Trójka pentakli mówi o pracy zespołowej, kooperacji, tak? Dobrej współpracy z zespołem, czy z przyjaciółmi, z kolegami, z pracownikami. Także proszę się na tym skupić i przyniesie to bardzo dobre rezultaty. Król kielichów mówi również o tym, kochani, że macie kierować się sercem, emocjami i właśnie podążać do celu, ale robić to wszystko z miłością, ze spokojem, opanowaniem, tak jak mówiła nam karta właśnie wstrzemięźliwości, ale również z miłością, tak, z pozytywnym myśleniem, z uczuciami. Patrzeć w głąb swojego serca, co chcecie, co potrzebujecie, co jest dla Was ważne, tak? No być może też poznacie jakiegoś króla kielichów, czyli być może się zakochacie, być może pojawi się jakiś nowy mężczyzna, który się w Was również zakocha i tutaj obdarzy Was pięknymi emocjami, uczuciami miłosnymi, no romantyczność, tak?
zapowiada ta karta. Czyli, kochani, będą również jakieś emocje, uczucia w miesiącu wrześniu. Także oczy i uszy szeroko otwarte. Być może coś się wydarzy lub ktoś pojawi się, jakiś król kielichów, dojrzały partner, który będzie tutaj bardzo emocjonalny, tak? Dopytajmy jeszcze kart Lenormanda. Proszę o wskazówki dla wag na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki dla wag na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki na wag na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki dla wag na miesiąc wrzesień. Stabilność jest ważna. Stabilność, dom, bezpieczeństwo. Tutaj jakieś miłe zaproszenia, niespodzianki, pozytywne spotkania, pozytywne rozmowy, spełnienie Waszych najgłębszych marzeń, jakieś głębsze rozmowy, kontakty, które przyniosą przemianę jakąś radykalną w Waszym życiu, transformację w Waszym życiu. Wszystko, co stare, jakieś tutaj umrze, natomiast wszystko, co nowe, rozwinie się tutaj pozytywnie w stronę właśnie spełnienia Waszych marzeń najgłębszych, w stronę Waszej stabilności. Także pozytywny rozwój dla wag. Dziękuję serdecznie. I zapraszam wodniki. Wodniki, co jest dla Was, kochani, ważne w miesiącu wrześniu? Proszę o wskazówki dla wodników na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki dla wodników na miesiąc wrzesień. Proszę, pokażcie karty. Wskazówki dla wodników na miesiąc wrzesień. Proszę, pokażcie karty. Wskazówki dla wodników na miesiąc wrzesień. Jeśli chodzi o rodzinę, kochane wodniki, sprawy rodzinne, sprawy finansowe, być może zawodowe, jesteście jakieś tutaj zablokowane. Nic się tutaj jakoś nie wydarza. Pasywna sytuacja, nie ma rozwiązań jakichś spraw i bardzo cierpicie z tego powodu. Musicie również bronić we wrześniu swoich racji, bronić swoich pryncypiów, wartości, reguł. Uważać, żeby ktoś Was tutaj nie zranił, czy w rodzinie, na właśnie jeśli chodzi o emocje, tak, czyli nie zranił emocjonalnie, uczuciowo, psychicznie, czy również, żeby ktoś Was w pracy nie zranił, jeśli chodzi o finanse, byście nie ponieśli, kochane wodniki, w miesiącu wrześniu jakieś potężne straty. Jeśli chodzi o różne aspekty, tak, bo każdy z Was ma inne sprawy. Czyli jeśli chodzi o aspekty rodziny, uwaga, by nie zubożeć jakoś tu duchowo, emocjonalnie. Jeśli chodzi o pracę, finanse, uwaga, by nie stracić jakiejś szansy, nie stracić pracy, nie stracić tutaj pieniędzy. Uwaga, w miesiącu wrześniu nie ma u Was wystarczającej aktywności, by coś dobrze rozwinąć. Jesteście jakieś zablokowani, jakby w sidłach tej obecnej sytuacji, prawda? Jakby leżycie, nie mogłyście się, jakby się nie mogły podnieść, jesteście splątane. Trzeba właśnie we wrześniu to zmienić, trzeba bronić swoich racji, walczyć o siebie, słuchać głosu swojego serca, nie dać się zranić lub wykorzystać i po prostu zrobić wszystko, by nie popaść tutaj w jakąś nędzę, czy duchową, czy emocjonalną, rozpacz,
emocjonalną, czy nędzę finansową, tak? Popatrzcie, nawet jest tutaj klucz, ale Wy pomimo to nic nie widzicie, nie słyszycie, nie wstajecie, czyli jesteście pasywni, nie widzicie, że tu leży klucz i możecie otworzyć te drzwi i szukać rozwiązań. Więc w miesiącu wrześniu powinniście wstać i szukać, rozwiązać, otworzyć nowe drzwi i nie popadać w jakiś okropny smutek, żal, rozpacz, obwiniać siebie, negatywne myślenia. Absolutnie nie możecie pójść tutaj w tym kierunku, tylko jak zobaczymy, kochani, następną kartę, proszę, As Pentakli, czyli zacząć jakąś aktywność w kierunku stabilności, nowej As, czyli nowa droga do stabilności, do zawodu, do finansów, być może do partnerstwa, czyli As Pentakli mówi o nowych pomysłach, nowych szansach, alternatywnych, różnych tutaj rozwiązaniach. Tylko należy po prostu wstać. Dwie karty bardzo sugerujące, blokady, rozpacz, pasywność, z których musicie, powinniście się w miesiącu wrześniu wyzwolić. Czyli przestrzegają Was wręcz te karty, żebyście wyszli z tego stanu smutku i takiej rozpaczy lub nędzy duchowej, emocjonalnej lub finansowej, szukały właśnie szybko rozwiązań. Także zupełnie inne przesłanie kart. Zobaczmy jeszcze dla wodników, co powiedzą lub dopowiedzą karty Lenormandza. Proszę o wskazówki dla wodników. Proszę o wskazówki dla wodników na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki dla wodników na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki dla wodników na miesiąc wrzesień. O lala, tutaj bardzo dużo we wrześniu macie, wodniki, do wyjaśniania. Jesteście sfrustrowani, zaniepokojeni, jakieś ostre tu dyskusje, coś chcecie wyjaśnić, coś jest nieklarowne, niewyjaśnione, coś obciąża Was, obciąża Waszą głowę i powoduje wielki, ogromny smutek, łzy, nawet płacz, tak? No, smutek, depresję, także tutaj absolutnie znów bardzo pasuje to do kart Tarota, ale będzie jakiś dobry obrót spraw, pozytywne załatwienie spraw, dobry, pozytywny dla Was rozwój spraw, który tutaj karta bocianów sygnalizuje. Oczywiście, jeśli wstaniecie, podniesiecie się i zaczniecie działać, ponieważ nic nie przyjdzie, nie zapuka do Was do drzwi. Karty tylko pokazują Wam, jakie są niebezpieczeństwa. Jeśli zostaniecie w tych energiach smutku, żalu, rozpaczy, depresji, negatywnego myślenia, to oczywiście nie przyjdzie do Was żadne rozwiązanie, ponieważ zaszyjecie się w smutku. Natomiast należy wstać, walczyć o swoje, tak jak tutaj usłyszeć głos swojego serca i duszy, wstać i walczyć właśnie tu o swoje. Czyli, kochani, Wasza troska, jakieś tutaj frustrujące sprawy, niewyjaśnione sprawy, sprzeczki, być może konflikty, czy sprawy sądowe, czy jakieś, nie wiem, kłótnie, niewyjaśnione problemy, nieklarowności, które Was tu obciążają, zasmucają, będą miały dobre, pozytywne tutaj jakiś pozytywny obrót spraw, ale jeśli, zaznaczam jeszcze raz, jeśli będziecie aktywni, jeśli wstaniecie i podążycie do akcji, do walki o swoje, spotkania, rozmowy z osobami publicznymi w miejscach publicznych, tak? Nadzieja na rozwiązanie spraw, niepokój też o te sprawy, tutaj wyjaśnianie spraw, ponieważ ta karta mówi o wielu niewyjaśnionych również sprawach, które są pod osłoną nocy, czyli wyjaśnianie spraw Was martwiących, męczących, zasmucających w miesiącu wrześniu jest bardzo tutaj istotne. Oczywiście aktywność, szukanie rozwiązań. Zobaczmy jeszcze, kochani, kartę oraklu energetycznego dla wszystkich znaków
powietrznych, czyli karta energetyczna dla bliźniąt, wag i wodników. Jakie są energie ważne w miesiącu wrześniu? Jakie energie są ważne w miesiącu wrześniu? Door to personal healing and happiness. Czyli powiedziałam, kochani, drzwi, brama otwierająca się do personalnego, osobistego rozwoju i uleczenia. Czyli, kochani, przejdźcie tą bramę, te drzwi i wejdźcie do raju. Czyli zróbcie ten krok, odważcie się na krok i wejdźcie tutaj w nowy wymiar, w nowe energie. We wrześniu zacznijcie tutaj działać i zobaczcie po prostu wszystko w innym świetle, nie w takim ponurym, posępnym, tylko w pozytywnym, tak, wymiarze. I ten rozwój właśnie, wasze osobiste wyleczenie się z różnych trudnych spraw i wasz krok w kierunku szczęścia będzie tutaj jakby nowym początkiem, będzie czymś bardzo ważnym. Także odważcie się tutaj na ten krok, kochane bliźnięta, wagi i wodniki. Dziękuję serdecznie wszystkim znakom żywiołu powietrza. Życzę oczywiście wam pięknego miesiąca września, pięknego początku jesieni i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.